przede wszystkim powinien mieć efekt wow, taki być w jakiś sposób unikalny, ponieważ my zazwyczaj właśnie będziemy chcieli korzystać na takim psychologicznym aspekcie, czyli impulse buying, impulsywne zakupy, więc na początku pokazując ten produkt na reklamie, musi być on na tyle ciekawy, żeby klient był chętny wejść w reklamę i ewentualnie w ogóle zobaczyć, jaką mamy ofertę. Jeśli my będziemy sprzedawali ramki do zdjęć czy firanki, no raczej nie przestawimy tego, o ile te firanki nie będą się świeciły i tańczyły na oknie, no to raczej tego nie będziemy w stanie gdzieś tam w ciekawy sposób zaprezentować.